Jakby ten kredyt chyba spowoduje to, że co, mieszkania stanieją dwa razy, czy zdrożeją dwa razy? Koalicjanci może chcą, żeby ceny nieruchomości spadły, bo czyli rząd nie działa na korzyść Kowalskiego i na pomoc, tylko na korzyść właśnie tych wyjadaczy, fliperów, deweloperów właśnie, żeby właśnie jeszcze bardziej stłamsić społeczeństwo, żeby nikt nie mógł sobie kupić tego mieszkania. Znajdźcie sobie jakiegoś Łukasza bądź Michała do pary i weźcie sobie z kimś to mieszkanie. No to czyli ręka rękę głaszcze. Słuchaj, no co tu będziemy dużo mówić? No. 200 tysięcy ludzi skorzysta z tego. Mhm. Jak przez 3 lata się nie załapiecie na to, ja tak przewiduję, to zapomnijcie później o mieszkaniu. No, witajcie serdecznie na naszym kanale Deweloperzy z Przypadku. Dzisiaj specjalny gość ze mną, Łukasz Ogonowski. Witam cię, Łukaszu. Cześć, Michale. I dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, dlaczego mieszkania stanieją dwa razy właśnie w ciągu najbliższych 2-3 lat. Chodzi chyba o ten kredyt na 0% albo kredyt na start, jak to tak ludzie mówią. Mhm. Ja taką jakby teorię wezmę, że jakby ten kredyt chyba spowoduje to, że co, mieszkania stanieją dwa razy, czy zdrożeją dwa razy? Kurczę, no powiem ci, bardzo, bardzo taka ambitna teza, odważna. Nie no bo już tyle razy to zdrożało, bo ostatni był kredyt 2%, mhm. Te mieszkania chyba zdrożało kilkadziesiąt procent w ciągu tam, nie wiem, 2 lat. No i teraz jakby, no nie ma już gdzie dalej te ceny. Ja moim zdaniem jakby ten kredyt już, nawet jak on wejdzie, czy nie wiem, czy on już wszedł, czy nie, i na czym on polega, ale moim zdaniem no to nic z tego nie będzie. Jasne. Ja to... jestem takim przeciwnikiem, że ceny po prostu spadną i będzie taki krach ogromny i to jakby, to co, no i właśnie, okay. A jak ty to widzisz? Słuchaj, no powiem ci tak, twoja teoria jest bardzo odważna, natomiast tak, można by na nią popatrzeć z kilku perspektyw. No, jedna taka najbardziej pragmatyczna perspektywa, no to tak patrząc długoterminowo na to, co się dzieje z cenami nieruchomości na przestrzeni ostatnich, nie wiem, 5, 10, 15, 20 lat, no to raczej ruch jest jeden i to jest ruch na północ. Te ceny nieruchomości każdego roku praktycznie idą w górę. Nawet jak pamiętam, jak my żeśmy zaczynali, to było gdzieś z 15 lat temu, był ten kryzys na rynku nieruchomości w Stanach, który się tam rozlał trochę po świecie, po Europie, to nawet wtedy te ceny nieruchomości u nas w Krakowie czy w Polsce troszkę spadły, ale chyba tam rok czy 2 lata później już wróciły do tego poziomu sprzed kryzysu. Natomiast tak... No ale teraz też jesteśmy taki, można powiedzieć, teraz się za bardzo nieruchomości nie sprzedają. Nie mamy żadnych programów tych właśnie kredytowych. Nieruchomości, można powiedzieć, stoją, domy stoją, bo stopy procentowe są wysokie. To co się ma zmienić jak i co to za program ma wejść, który ma ożywić właśnie ten rynek nieruchomości? Jasne. Wiesz co, tak, rzeczywiście jest teraz zastój na rynku nieruchomości i widzimy to też po ilości wniosków, które obrabiamy, że dużo klientów czeka na jakieś decyzje w sprawie tego nowego programu, programu Kredyt na Start. Myślę, że to jest jeden z powodów. Inny powód na pewno jest taki, że poprzedni program wspierający kupujących, czyli Bezpieczny Kredyt 2%, było wiadomo, że pieniądze skończą się z końcem roku, więc wszystkie osoby, które miały potrzeby kupić mieszkanie, no, zmobilizowały się tak, żeby zdążyć jeszcze załapać się na ten kredyt. No, i oczywiście przez to ten popyt był znacznie wzmożony z końcem zeszłego roku, przez co no, teraz naturalną rzeczą jest to, że ten popyt jest troszeczkę mniejszy. Ale no tak konkretnie, o co chodzi z tym programem? No bo jedni mówią, że już wszedł, inni mówią, że on dopiero wejdzie, inni mówią, że w ogóle go nie będzie. Ile po prostu ludzi, tyle opinii, gazety piszą jedno, wszyscy... Tak. Czy ty masz jakieś takie, nie wiem, spod lady tam, nie wiem, może z jakimś tam ministrem coś tamtego, nie wiem, kto jest za to odpowiedzialny. Weź tam wyjaw jakoś tutaj, masz jakiś dostęp do takich informacji, do których przeciętny Kowalski nie ma. No niestety mam dostęp dokładnie do tych samych informacji, do których mógłby mieć dostęp przeciętny Kowalski, gdyby dobrze pogrzebał. Słaby marketing robisz, Łukaszu. No, mógłbym teraz wyciągnąć telefon i zadzwonić do premiera, ale nie będę tego robił tutaj na wizji, także posłużmy się tymi oficjalnymi informacjami. Oficjalne informacje są takie, że zapowiedziane w kampanii wyborczej był nowy program rządowy wspierający osoby, które chcą kupić pierwsze mieszkanie, czyli bardzo podobny program do tego programu, który wcześniej był Bezpieczny Kredyt 2%, teraz ma on się nazywać Kredyt na Start. Kredyt jeszcze nie wszedł. Ale są jakieś warunki, jak on ma wyglądać, dla kogo on jest przeznaczony? Są warunki, za chwilę o tym wspomnę, tylko w 2 słowach jeszcze na temat tego, kiedy on ma wejść. No, początkowo było zapowiedziane, że w drugiej połowie tego roku, ale potem odsuwało się to coraz bardziej. Ostatni komunikat oficjalny jest taki, że ma wejść z początkiem 2025 roku.
No ale niestety tak... 4 miesiące zostały. Tak, zostały 4 miesiące, ale niestety tuż po tym, jak ten oficjalny komunikat poszedł, no to już się pojawiły informacje prasowe, że koalicjanci nie są jednomyślni, jeżeli chodzi o założenia tego programu. No i może to być tak, że... Czyli koalicjanci może chcą, żeby ceny nieruchomości spadły, bo może jak ten program wejdzie, to może wzrosną. Więc jakby to jest taka walka, więc... Na pewno tutaj są takie założenia i obiekcje, które są takie, że program ma na celu wesprzeć młode rodziny, młode osoby w zakupie pierwszego mieszkania. Bezpieczny kredyt 2% pokazał, że oczywiście częściowo beneficjentami były osoby, które wnioskowały o te kredyty, ale no, ci, co najwięcej na tym skorzystali, no to byli deweloperzy, fliperzy, no osoby zajmujące się handlem nieruchomościami, ze względu na to, że ten rynek bardzo szybko wystrzelił, jeżeli chodzi zarówno o popyt, jeżeli chodzi też o ceny nieruchomości. Ceny nieruchomości wzrosły po paręnaście, po 20 parę % w bardzo krótkim czasie, ze względu na to... Czyli rząd nie działa na korzyść Kowalskiego i na pomoc, tylko na korzyść właśnie tych wyjadaczy, fliperów, deweloperów właśnie, żeby właśnie jeszcze bardziej stłamsić społeczeństwo, żeby nikt nie mógł sobie kupić tego mieszkania, tak? I teraz jest to samo? No, słuchaj, założenia są takie, żeby pomóc Kowalskiemu, ale niestety, no... Co poszło nie tak? Coś poszło nie tak ostatnio. No i teraz te rozważania i te debaty i te różne poglądy właśnie wynikają z tego, że chcą znaleźć takie regulacje, które by pomogły właśnie, żeby beneficjentem był Kowalski, a nie beneficjentem był deweloper. No to tak pokrótce, tak konkretnie. Punkty tego programu, dla kogo, kto się może na to złapać, bo ktoś na nas ogląda, na pewno sobie pomyśli, kurde, nie mam jeszcze mieszkania, mieszkanie na start, ceny mają spaść o połowę, to może poczekam, albo może wzrosną o połowę, to może już trzeba teraz już kupić, nie czekać na ten kredyt, więc jakby to jest ciągle takie, wszystko wisi w powietrzu, więc żebyśmy po prostu, nasi widzowie mogli powiedzieć, czy jest teraz dobry czas, czy za pół roku, czy za rok, a może już minął ten czas? No, tego nie wiemy, na pewno ożywienie będzie w momencie, kiedy już będzie konkretna wiadomość, że albo ten kredyt wchodzi, albo nie wchodzi, albo kiedy będzie już na 100% wiadomo, na jakich warunkach wchodzi. Bo na razie jest takie zawieszenie i mam wrażenie, że osoby, które planują zakup mieszkania, wyczekują pewnych informacji. Jak te pewne informacje się pojawią, no to wtedy będą do tych pewnych informacji dostosowywać swoje decyzje. Natomiast co do zasady, założenia tego programu były opublikowane raz, potem zostały zmienione. Była ta zmiana w lipcu ogłoszona, więc spodziewam się, że pewnie zanim będzie jakiś konkret, to może być tak, że po raz kolejny będą jakieś zmiany ogłaszane. Natomiast, żeby zarysować w ogóle, jak ten program ma wyglądać i kogo ma dotyczyć, to co do zasady ma to być program, który pomoże osobom w zakupie ich pierwszego mieszkania. W telegraficznym skrócie, jeżeli to będzie twoje pierwsze mieszkanie w życiu, to będziesz mógł mieć kredyt, za który będziesz płacił taniej, ponieważ część raty odsetkowej będzie opłacana z pieniędzy Skarbu Państwa. I na tym ma ten program polegać. Ale ile? No nie wiem. Teraz dajmy na to, tak jakby ktoś bierze kredyt, teraz jest ile to jest WIBOR? Jest około 6%? Poniżej 6%. 6% plus marża 2,5, no to jest powiedzmy teraz na 8,5%. Czyli można powiedzieć, że jak biorę kredyt na... Nie wiem, powiedzmy na to, żeby łatwo liczyć, na 300 tysięcy złotych, bo to jest taka powiedzmy 400 tysięcy. Dobra. 400 tysięcy, no to ja tak liczyłem, że na każde 100 tysięcy to jest około 750 złotych. Dobrze liczę? Tak, no możemy tak sobie taki szacunek. Około, coś w zależności od banku, czyli na 400 tysięcy złotych, jak weźmiemy kredyt, to mamy 3000 złotych raty. To teraz co się zmieni? Przy aktualnych warunkach... Tak. A co się zmieni, jak wejdzie ten? Co się zmieni? No i tutaj się zaczynają już te rzeczy bardziej złożone, ale potocznie też gdzieś używa się takiego nazewnictwa, że ten kredyt na start to jest kredyt 0%. Ponieważ oprocentowanie kredytu może być przez jakiś okres na 0%, ale tylko i wyłącznie dla gospodarstw domowych, które mają co najmniej trójkę dzieci. Okay. Tutaj jest rozgraniczenie, bo jest osobne, są warunki dla singla, osobne dla małżeństwa. No i potem tym, co zmienia te warunki, jest ilość posiadanych dzieci. No i to jest rozgraniczone, że jest pierwsze dziecko, drugie, trzecie lub więcej, no to już są osobne warunki. No w dzisiejszym czasie znam bardzo mało osób, które mają trójkę lub więcej dzieci. No, ale no... Okej. Okay. Tak. Którzy jeszcze nie mają mieszkania. Czy mogą mieć mieszkanie? Myślę, że to może być też jedno z wyzwań i założeń rządzących,
żeby w jakiś sposób no, zachęcić do posiadania większej liczby dzieci i między innymi... Ale to musi, też muszą mieć pierwsze mieszkanie dla tych z trójką dzieci? Jeżeli, czy mogą mieć mieszkanie? Jeżeli ktoś ma trójkę dzieci, to może już mieć jedno mieszkanie. Także okay. Tutaj, więc są to te... Słuchajcie, macie trójkę dzieci, macie mieszkanie, to tak. Macie 0%, czyli takie dofinansowanie. Tak. I tylko marże wtedy się płaci, tak? Tak, to będą warunki określone przez banki, natomiast to do podstawy... Czyli jakby WIBOR jest zmniejszany do 0%, tak, żeby tak. Zrozumieć, czyli to, co teraz mamy około 6%, czyli dostajecie w rabacie 6% i zostaje tylko marża banku, która pewnie, znając życie, wzrośnie do 3%, no bo banki będą chciały wykorzystać tę sytuację, bo wiadomo, jakie są banki. Tak, no banki to nie są instytucje charytatywne, niestety działają tak, żeby zarobić. My, jako osoby, które pomagają w uzyskaniu kredytu, działamy tak, żeby te banki zarobiły jak najmniej. Natomiast... Czyli wtedy ile myślisz, że będzie ta rata? Z 3000? Wiesz co, no można byłoby to oszacować, ale no, szacuje się, że osoba, która weźmie kredyt przy tym programu, przy tych 400 tysiącach, no to może mieć te koszty nawet o 40% mniejsze, prawda? 40%, czyli tak. 1200 zł mniej, czyli 1800 zł byście płacili ratę, czyli 3000, czyli stawiamy 3000, 1800, no jest różnica. Tak, myślę, że nawet mogłoby to być mniej w niektórych przypadkach, bo tam jest rozgraniczenie, że w momencie, jeżeli masz nie masz dzieci, to tą podstawą do liczenia oprocentowania będzie 1,5%. Każde kolejne dziecko obniża to, tą podstawę o 0,5%, aż dochodzisz do sytuacji... Czyli nie masz dzieci, płacisz 1,5% plus marża, tak. Czyli zamiast 6%, czyli jest taka promocja. Tak. Później jest jedno dziecko, to jest... 1%. Dwoje dzieci to jest 0,5% i trójka to jest 0. I trójka lub więcej to jest 0, dokładnie. No i stąd też może ta potoczna nazwa kredyt 0%. No to jest jak gdyby ten jeden warunek. Drugi warunek przy tym kredycie jest taki, że ta dopłata to nie jest do dowolnej kwoty wziętego kredytu, tylko są pewne limity kwoty kredytu, do której ta dopłata będzie przeprowadzona. I ten limit zaczyna się od 200 tysięcy w momencie, kiedy ktoś jest singlem. W przypadku pary to jest 400 tysięcy. Par, ale par jako małżeństw czy par? Para lub małżeństwo. W sensie, no para, ale nie... nie czy ma... ja z tobą mogę? No, wiesz co, trzeba byłoby to zgłębić, ale jeżeli... Wiesz, teraz jest duża tole, no jakby wiecie, no, żyjemy w tolerancyjnym świecie, więc aha. Jakby ja powiedzmy, no dajmy, chcemy sobie wziąć kredyt, Łukasz, mieszkamy razem. No, słuchaj, co do zasady, nie jest obowiązek, żeby to było małżeństwo, też nigdzie w zapisach nie znalazłem, że obowiązek, żeby to była kobieta i mężczyzna, więc no... Myślę, ale tu już jesteś zajęty chyba, to już nie przejdzie. Tak, już tu... Przepraszam najmocniej. Spóźniłem się. Ale, no słuchaj... To może jeszcze jakoś cię wesprę jakimiś kontaktami, ale osobiście no, jestem jednak zadeklarowany tym, że muszę odmówić. Czyli może być para, czyli jak jest para i dajmy na to, chcą wziąć kredyt na 400 tysięcy, czyli od 200 tysięcy płacicie normalny WIBOR, czyli ten około, teraz to jest około 6% i od kolejnych 200 tysięcy płacicie te 1,5% WIBOR-u plus marża. Bo powiedziałeś o para. Para to ma 400 tysięcy ten limit dopłaty. Czyli 400 tysięcy, czyli do całego. Tak. Czyli 400 tysięcy. Single ma do 200 tysięcy. Single ma do 200, okay. Para ma do 400. To wracamy. To, co powiedziałem wcześniej, to jest dla singla. Jeżeli jesteście parą, nawet jeżeli nie jesteście sformalizowaną parą, bierzecie mieszkanie za 400 tysięcy, więc dostajecie po prostu rabat zamiast WIBOR 6%, macie WIBOR 1,5% plus marża, która teraz wychodzi no, no około 2,5%, coś takiego. Czyli tak czy siak też będzie zmniejszony ten kredyt, też, no pewnie też 25%, co nie? Tak. Czyli zamiast 3 tysięcy, no tak będzie 25%, to jest 750 zł, no to jest 2,250, no to, to jest fajna kwota. To będzie oszczędność. No, A to jest przez cały okres? Dopłaty mają obowiązywać tylko przez pierwsze 10 lat okresu kredytowania. Czyli przez pierwsze 10 lat nie przejmujcie się, bo w ciągu 10 lat będzie tyle hajsu zarabiać, że spłacicie sobie ten kredyt za 10 lat. Albo się tak zdewaluje, że później będziecie po prostu na to machać rękami, że macie jakoś tam radę dwa koła. O, cieszę się, że masz taką świadomość. Mówię to z własnego doświadczenia, bo wziąłem kredyt w 2015 roku na 300 koła, on się tak zdewaluował, znaczy już go spłaciłem, ale jak później patrzyłem, mówię, kurde, tam rata jakaś taka mała, mieszkanie warte 3 razy tyle, mówię, no to dobrze, że ja to wziąłem, bo wtedy to było dla mnie, ja pierniczę, kredyt na 30 lat, co ja zrobiłem, kurde, nigdy sobie z tym nie ogarnę tego, a później ceny wzrosły razy 2, razy 3, wiesz, pieniądze straciły wartość, więc może być tak samo. Dokładnie i to jest to właśnie, co też staramy się uświadomić naszych klientów, że rozmawiając o cenie kredytu,
przedstawiamy im koszty tego kredytu, taka symulacja, ile taki kredyt będzie łącznie kosztował w okresie 30 lat. Natomiast przez te 30 lat zakłada się, że klient nie będzie nadpłacał, że stopy procentowe będą cały czas na takim poziomie jak w dniu dzisiejszym, kiedy robimy tą symulację. No i wychodzi, że ten kredyt będzie kosztował. Czyli chodzi o to, że ten kredyt mogą być jeszcze tańsze, bo jak się ustabilizuje sytuacja na rynku, to ten WIBOR spadnie, bo teraz jest tam niecałe 6%, to on spadnie, to ten... To nie będzie oddziaływać, bo akurat... Nie, ale na przykład dla Sigra będzie oddziaływać, bo 200 tysięcy płaci wyższy. A no tak, no bo pozostałą... No właśnie, tak, dla Sigrów informacja, jeżeli tak. Chodzi o to, że wasza rata może być później jeszcze niższa, jeżeli w Polsce jakby zmniejszą się, jakby ten WIBOR się zmniejszy. Tak, a słuchaj, tylko że to w dalszym okresie kredytowania, bo w początkowym okresie kredytowania, gdyby kredyt ma założenie takie, że musi być na stałej stopie procentowej, więc aha, nawet jak się zmniejszy, okay, dobra, no to dopiero po tych 10 latach... Aha, to widzicie gwiazdeczka. Tak, tak, tak. No, ten program, powiem Ci tak... I to przez ile jest stałe procentowanie musi być? Przez dwa razy po 5 lat, czyli przez 10 lat. Okay. To jest okres dopłat. Czyli chodzi o to, że ten WIBOR będzie tak samo, też będzie zamrożony. No stałe oprocentowanie to stałe oprocentowanie. Z góry masz określone, wedle jakiego oprocentowania... No to nie, no to nie. Single, no to miałem dla Was dobrą informację, ale niestety nie będzie tak pięknie. Znajdźcie sobie jakiegoś Łukasza bądź Michała do pary i weźcie sobie z kimś to mieszkanie. No na pewno program premiuje osoby z rodzinami wielodzietnymi. Myślę, że takie było też założenie i też... Czyli łączcie się w pary, będzie taniej, tak. Wtedy będzie dofinansowanie 400 tysięcy, więc będziecie mieli te gwarantowane 1,5%. Tak, przy trzyosobowych gospodarstwach domowych... Już jest 1%. To jest przy gospodarstwach domowych z trójką dzieci to już jest nawet 600 tysięcy, ta kwota, do której jest dopłata. Także no, to jest ta maksymalna kwota, do której jest przewidziana czyli dopłata. Czyli patrzcie, co się dzieje. Jak macie trójkę dzieci, kupujecie, na przykład bierzecie kredyt na milion, mm-hmm, to od 600 tysięcy płacicie tak, zero. Jakby 0% tego, w ogóle 0%. 0% podstawy, no plus... Tylko sam kapitał się spłaca. Tak, sam kapitał. To patrzcie, tylko od 400 tysięcy spłacacie tą ratę, czyli tak naprawdę to ten kredyt będzie bardzo tani, no bo będzie od 400 tysięcy będzie około 3 tysięcy wyliczyliśmy, tak, bo będzie ten normalny WIBOR, ale będzie jakby stały, a od 600 tysięcy tylko będzie podzielić to tylko samą ratę kapitałową będziecie płacić. Takie jest założenie. Czyli tak tam będzie, nie wiem, od 600 tysięcy, w zależności na ile lat, no to tak powiedzmy 10, 20, 30, jak będzie na 30 lat, no to 30 lat po 2000. Mhm. Nie. No, trzeba byłoby to sobie przeliczyć. Mamy narzędzia do tego. 300 miesięcy to jest 25 lat, dobrze tak mówię? Mhm. To 2000, czyli 2000 rat. Jak będzie na 25 lat, to macie 2000 ratę kapitałową plus 3 wcześniejsze, czyli macie na milion kredyt tylko 5 tysięcy? Mam kalkulator, mogę zaraz dokładnie sprecyzować. No ja tak w głowie mi to wyszło. 5 tysięcy, gdzie teraz, jakbyście wzięli jakiś dom za milion złotych kredytu, no to jest tak po około 8 tysięcy. Tak. Czyli 5, no, a 8. W zależności jaki wkład własny. I tutaj też jeszcze taki bonus jest, że przy tym programie, tak samo jak przy poprzednim, można nie mieć wkładu własnego. Czyli można mieć tak zwaną gwarancję wkładu własnego z Banku Gospodarstwa Krajowego, nie większą niż... Czyli słuchajcie, jesteś goły i wesoły, masz trójkę dzieci, ale wystarczy, że gdzieś pracujesz i masz tą zdolność kredytową, nie masz nawet 5 zł, co nie? I możesz kupić sobie chatę za banie. Prawie, no, no bo musisz mieć co najmniej 20% wkładu własnego, czyli 200, a maksymalny dofinansowanie? Gwarancja wkładu własnego jest do 100 tysięcy. Czyli taki, akurat taki parametr by się nie sprawdził, ale zakładając, że chcesz sobie kupić coś za pół miliona, to wtedy czyli, możesz nie mieć złotówki. Czyli jesteś całkowicie osobą, która nie ma nic. Tylko tak, pracę, tak, którą daje Ci tą zdolność na pół miliona i po prostu idziesz, dostajesz kredyt na pół miliona, nawet nie musisz mieć wkładu własnego. Tak. Grubo. No i teraz można... Czyli teraz co? Jak myślicie, ceny pójdą w dół czy do góry? No właśnie. Połowę w dół czy połowę, jakby tak zmniejszą się o połowę w dół, tak Ciekawe. No właśnie. Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Tak, właśnie chciałem do tego nawiązać, do Twojego pytania z początku, więc patrząc na to, że jeżeli kredyt wejdzie, no to będzie bardzo tani ten pieniądz dla kupujących, czyli popyt będzie znowu stymulowany, no to jak to wpłynie na ceny? Czyli ja uważam, że jak będą teraz mieszkania po 400 tysięcy, gdzieś w jakichś, nie wiem, na Śląsku, czy gdzieś w jakichś tam mniejszych miejscowościach, takich do 100 tysięcy, no to jeżeli wy macie za darmo ten kredyt do 500 tysięcy, że nie musi nad wkładu własnego, no to co się stanie? Jak myślicie,
Czy te ceny z 400 się zrobią 300 czy 500? No właśnie, no właśnie. No, to... no bo i tak kupicie, bo i tak macie taniej niż normalnie. Tak, tak, tak. No i też podejrzewam, że no, rynek... Czyli ktoś tu nas zrobi w bambuko. Tak, rynek... Czyli będzie... znowu kto zarobi? No pewnie docelowo najbardziej zarobią na tym banki, ze względu na to, że te dopłaty idą do banku. Okej, okay. Ale no. Te dopłaty są skąd? Z kieszeni? A Skarb Państwa czy ma swoje pieniądze? No. On zarabia, ogarnia? No, coś tam ogarnia, ale większość dochodów... Czyli kto na to się wszystko będzie składał? No, podatnicy, wiadomo. A kto jest podatnikiem, czyli najwięcej podatków kto płaci? No, klasa średnia. Mali, tak, mali średni przedsiębiorcy. Dokładnie tak. Czyli wszyscy się złożymy, a ile osób z tego skorzysta? No bo wszyscy się na to składamy, tak? Czyli wszyscy się złożymy z naszych podatków, żeby Skarb Państwa dopłacał bankom, czyli tak naprawdę... Ale bank, czyli bank ma stałego klienta. No... Słuchaj, nie bez powodu moim zdaniem było tak, że jak był program dopłat Bezpieczny Kredyt 2%, to w pierwszej kolejności można było wnioskować w bankach, które... Te państwowe. Które właścicielem większościowym jest Skarb Państwa. Tak, tak czuję, no ale jak gdyby... I tak było to dobre i tanie dla klienta, który wnioskował. Czyli ręka rękę głaszcze. Słuchaj, no co tu będziemy dużo mówić? No, czyli znowu te pieniądze wracają do państwa. No. Ale to jest Matrix. No. Pomyśl sobie, ile tam jest Incepcji. Kodać film Incepcja. Tak, to pomyśl tak, sobie, tak. Ile. Żeby to ogarnąć w ogóle tak dla przeciętnej osoby, to naprawdę wiesz, tu wchodzi w tą stronę, w tą i później tak to wszystko wraca i to wszystko z naszych pieniędzy. Tak, czyli, tak. Ej, to jest majstersztyk finansowy, co nie? Jest tak rzeczywiście, że. Piramida finansowa. No, piramida finansowa to bym tego nie nazwał, no ale jest tak rzeczywiście, że. Skoro dopłata idzie do banku, którego większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa, no to a idzie ze Skarbu Państwa? A Skarb Państwa nie ma własnych pieniędzy, tylko to bierze ze wszystkich pieniędzy, czyli tak naprawdę wszyscy się składamy po to, żeby państwo się miało więcej pieniędzy. Ja powiedziałbym, że mądrze przemyślane są te zapisy. Mądrze są przemyślane. Ja się tego boję, jak tego słucham, jak sobie tak to uświadamiam, jak to jest w sposób zrobione, więc jakby teoretycznie... No i ale ile osób z tego skorzysta? Jakie jest, jakby ile, dla ile osób to jest? Czy to jest pula pieniędzy, czy pula kredytu? Jest limit wniosków kredytowych, który może być przyjęty. Czy państwo nawet niewiele będzie musiało na to pieniędzy wydać? Nie, są przewidziane budżety, natomiast te limity wniosków są takie, że na pierwsze dwa kwartały jest niecałe 50 tysięcy, chyba 40 5000 wniosków może być przyjętych, a potem w każdym kolejnym kwartale 15 tysięcy wniosków. Więc no tak przewiduje się, że w pierwszym roku w 2025 roku powinno z tego skorzystać 70 tysięcy. A na ile to jest lat, nie wiadomo? Na 3 lata. Na 3 lata. Czyli do końca 2027 mają być przyjęte. Czyli później jeszcze po 15 tysięcy na każdy kwartał, mamy 4 kwartały, czyli 60 tysięcy, czyli później kolejny rok, czyli 3 lata, czyli mamy 120 tysięcy, 200 tysięcy osób. 200 tysięcy osób powinno móc skorzystać z tego. Czyli programu. Ale zanim życie mogą się pieniądze szybko skończyć, więc to mogą być założenia, czy to muszą wypełnić to, że 3 lata to 3 lata. Te limity właśnie mają spowodować to, żeby ty nie było takiej sytuacji. To słuchajcie, patrzcie, 200 tysięcy ludzi skorzysta z tego. Jak przez 3 lata się nie załapiecie na to, ja tak przewiduję, to zapomnijcie później o mieszkaniu. Może być, no trzeba... Czyli cała Polska złoży się na jakby troszeczkę tańsze, bo i tak ceny wzrosną, bo to będzie troszeczkę, czyli to nie będzie, że mamy tańsze raty, bo ceny wzrosną i tak naprawdę to może będzie 10% oszczędności. Żeby zrobić dobrze 200 tysięcy osobom, ile mamy gospodarstw pracujących, ile mamy ludzi pracujących w Polsce? Oj, 10 milionów? Jakbym to miał jakoś gospodarstw? Nie, o ludzi, którzy pracują, płacą podatki. No pewnie bym oszacował, że nie wiem, za 20 milionów. Czyli 20 milionów ludzi złoży się w całości, tak już upraszczając, tak jakby taka abstrakcja. Czyli wyobraźcie, 20 milionów ludzi napiernicza, pracuje, płaci te podatki, żeby przez 3 lata zrobić troszeczkę lepiej 200 tysiącom ludziom, po to, żeby później już nikt sobie nie mógł kupić mieszkania i tylko bogaci ludzie. No, myślę, że... To jest majstersztyk po prostu. Ja, ale wiecie, wiesz co? I to chyba to jest celowo zrobione, bo jakby tego nie było, to by te ceny były jakby ludzie, ci co mogą sobie kupić, to by kupowali i długoterminowo ciągle by sobie ludzie mogli kupować te mieszkania. A tak będzie w Niemczech, ile ludzi wynajmuje mieszkania? Gdzieś 70% ludzi. Myślę, w Polsce jest troszeczkę na odwrót. Tak, więc my idziemy do tego, żeby zamiast naszych teraz 30% osób, które gdzieś wynajmują mieszkania, żeby to się zwiększyło do 70%. Więc normalnie, ale jakie to jest normalne, załatwili. No tak, całkiem... Czyli w 3 lata 200 tysięcy osób skorzysta, praktycznie nic z tego nie będzie miało, bo te ceny tak wzrosną.
No i później mało kto będzie mógł sobie pozwolić na mieszkanie, więc 70% będzie później wynajmowało mieszkania. Myślę, że patrząc na takie miesięczne przepływy pieniężne, jeszcze niedawno było tak, że bardziej opłacało się kupić, płacić ratę za własne mieszkanie niż wynajmować mieszkanie. Przy bezpiecznym kredycie 2% to w ogóle było już ewidentne, bo jeszcze był duży popyt na rynku wynajmu, więc ceny najmów były w górze. Mhm. Ten kredyt spowodował to, że można było mieć bardzo tanią ratę, co się przełożyło na tym, że znacznie bardziej osobom wynajmującym opłacało się kupić mieszkanie i płacić ratę. No w tym momencie przy tym, jak są i zwiększone ceny, czy tam ceny urosły i jest okres zwiększonych stóp procentowych, no to jednak patrząc pod kątem miesięcznych przepływów, no to taniej czy mniej miesięcznie wyda się na to, żeby mieszkanie wynająć, niż żeby płacić ratę. No niemniej trzeba pamiętać o tym, no, że nie jesteście właścicielem tego mieszkania, co wydaje mi się, że w polskim społeczeństwie, w polskiej mentalności jest problematyczne. W naszym pokoleniu może tak, ale tam ci, co dopiero wchodzą na rynek pracy, ci 19-20 lat mają to daleko. No. Tak. No, zmieniają się trendy. To zmieniają się trendy, ale widzicie, co się stanie. Jak będzie już dojdzie do, że 70% Polaków będzie na wynajmie, to te ceny już nie będą rosnąć wynajmu, bo właśnie chodzi o to, że koszt zakupu mieszkania będzie tak wysoki, to co powiedziałeś, że będzie się lepiej opłacało wynajmować, bo to będzie tańsze. I co się stanie, jeszcze jedna rzecz, to jest moja jakby opinia, to co się na przykład w Niemczech dzieje, że ceny są sterowane w wynajmu, czyli są w jakieś miejsca, że w Niemczech na przykład jest tak, że ceny nie mogą być tyle i tyle, że nie mogą być i wyżej, żeby jakby ludzie mogli, bo chodzi o to, że państwo musi zadbać o to, żeby ludzie mieli gdzie mieszkać, bo i ten rynek będzie później sterowany, czyli nie będzie was stać na mieszkanie, nie kupicie sobie tego mieszkania, ale chodzi o to, że też te ceny wzrostu będą sterowane, moim zdaniem. Bo tak jest w Niemczech. Nie znam warunków, jakie są w Niemczech, ale... W Niemczech jest tak, że jak jesteś właścicielem mieszkania, masz jakąś umowę, to ty nie możesz sobie nagle, no to ja kończę cię najem, to ja teraz wynajmę sobie, nie wiem, za 20% więcej. Nie ma takiej opcji. Po prostu tam jest sterowane to i w Polsce będzie tak samo, bo chodzi o to, że jak będzie 70% na wynajmowanych, to już nie będzie takiej własności, takiej, że ty możesz sobie rozporządzać, bo teraz jeszcze możesz sobie rozporządzać swoją własnością tak, jak chcesz, ale za ileś tam x lat, wydaje mi się, że 5, już nie będziesz tak mógł sobie rozporządzać tą własnością, bo to się dzieje w Europie, a wszystko, co się dzieje w Europie, Polska jest w Europie, jest w Unii Europejskiej, więc też będzie się działo to w Polsce. No jest tak, że gonimy i z płacami, i z cenami nieruchomości Zachód, no i możliwe, że też te trendy, o których mówisz, się pojawią. Co do zasady, nie wiem, czy to będzie regulowane, czy nieregulowane, ale jak gdyby... Zakładasz się? Gdzieś żyję w takim... Że będzie regulowane? No, wiesz co, możemy tak, o rację się założyć, bo gdzieś w moim przekonaniu jest tak, że za każdym razem, kiedy... tego typu parametry rynkowe są sterowane, no to jest to mniej korzystne dla rynku. Tam, gdzie jest interwencja i regulacja jakichś naturalnych mechanizmów... No, to zawsze jest interwencja tego rynku. Zamiast pozwolić rynkowi się normalnie rozwijać i tak dalej, przechodzić te kryzysy w sposób naturalny, no to wywołujemy te kryzysy. No, można właśnie popatrzeć na niedaleki przykład bezpiecznego kredytu 2%, który no... przyczynił się siłą rzeczy do tego, że ceny mieszkań poszły anormatywnie w górę, patrząc na poprzednie lata. Ale inaczej, bo my tak fatalistycznie, że będzie ciężko i tak dalej. Znaczy, no plusem będzie, że 200 tysięcy osób będzie miało troszeczkę możliwość zakupu mieszkania po niższych cenach i kosztów stałych, co nie? Tylko pytanie jest takie, czy oni normalnie by sobie kupili to mieszkanie? Czy w ten sposób nie krzywdzimy ludzi, którzy rzeczywiście zapierniczają, rzeczywiście zarabiają, oszczędzają pieniądze? Bo na przykład, mam znajomych, którzy oszczędzają pieniądze i po prostu mówią, dobra, chciałbym większość mieć, żeby nie mieć tego kredytu za gotówkę. I oni, im dłużej czekają, to te ceny po prostu tak szybko galopują do przodu, że oni te oszczędności tak by po prostu w błoto wrzucali, bo muszą coraz mieć więcej pieniędzy, bo te ceny rosną i mogliby wcześniej wziąć na kredyt, więc to jest takie, można powiedzieć, troszeczkę faworyzowanie tych ludzi, którzy nie mają pieniędzy, mają kiepskie prace, nie mają oszczędności albo nie potrafią oszczędzać, a ci, co zapierniczają, co chcą rzeczywiście coś robić, nie mieć tych kredytów, tylko jak najszybciej je spłacić, to trochę ich krzywdzimy, bo później oni nie będą mogli sobie kupić tego mieszkania. Słuchaj, jest rzeczywiście tak, pamiętam, kiedy to było, to ze 2 lata temu przyszła do mnie taka pani na konsultację, obcokrajowiec, ale powiedziała, że za punkt honoru sobie wzięła, że kupi sobie mieszkanie Za gotówkę, nie za kredyt, ale zauważyła na przestrzeni kilku lat, jak oszczędzała, że coraz więcej jej brakuje. Więc stwierdziła, że no,
musi schować honor do kieszeni, no i przyjść, skorzystać czyli z naszych usług. Szybkość wzrostu ceny jest szybsza niż możliwość oszczędzania i kumulowania gotówki. Akurat w jej przypadku tak było. No wiesz, jeżeli ktoś ma możliwość generowania dużych oszczędności, większych niż wzrost ceny mieszkań, no to można iść w ten sposób. Ale no, patrząc na to, że raczej ceny nieruchomości, no teraz się ustabilizowały, ale patrząc na to, że raczej patrząc na taki średni czy długi horyzont, no to one rosną, no wydaje mi się, że bardziej sensownym jest skorzystanie z takiego narzędzia jak kredyt hipoteczny i nawet później nadpłacanie tego kredytu, żeby oszczędzać, ale przynajmniej no już ta cena nieruchomości nie ucieka, nie? Ale ja właśnie dałem taką tezę, że ceny mieszkań spadną o połowę i ja chcę ją też obronić, bo ceny mieszkań w starym budownictwie, gdzie będzie ciężko, bo wiesz, teraz będą te przepisy unijne o termomodernizacji, że muszą spełniać jakby energetyczne te wszystkie wskaźniki, a wiadomo, że jak będziesz jakiś blok stary, ludzie nie mają pieniędzy, nie będą mieli później na przykład dofinansowania się skończą, nie załapią się na to, to chodzi o to, że mieszkanie w jakichś małych miastach, wyludniających się, w starych budynkach, to nikt tego nie będzie chciał kupić, bo to później nawet nie będzie chciał, inaczej, będzie to bezwartościowe, bo nie będziesz mógł z tym nic zrobić, jak to będzie, jak nie będzie spełniało tych norm energetycznych i tak dalej, to później musi to ktoś kupić, od razu zainwestować w to wszystko, więc moim zdaniem ceny jakby tego, tych nowych nieruchomości przez to, że ludzie chcą mieszkać w nowych, to one będą rosnąć, a właśnie ceny, jak macie jakieś stare mieszkania w starych budownictwach, w starym budownictwie, w jakichś kiepskich miastach, takie nie wiem, do 50 tysięcy ludzi, to przydajcie dopóki możecie, bo tam ceny moim zdaniem spadną o połowę. I to jest moja opinia, więc ceny spadną o połowę. Okej. Chcesz jeszcze raz założyć? No załóżmy się. O tą rację. Jestem trochę innej opinii. Rzeczywiście, no tutaj są te różne regulacje dotyczące tego całego Green Dealu, czyli tego pójścia w kierunku ekologii. Ale z tego, co ja się orientuję, to one najbardziej są narzucane i wymuszane na rynku pierwotnym. Czyli jeżeli jakiś budynek został zbudowany wedle norm, które obowiązywały w momencie, jak był budowany, no to ciężko będzie wymusić na tym, żeby on w tym momencie się w jakiś sposób zmodernizował. Oczywiście są różnego rodzaju tam stymulanty, programy na wymianę źródła ogrzewania, na docieplenie i tak dalej. Natomiast no, szacuje się, że niedobór na rynku mieszkaniowym w Polsce, no, niedawno się szacowało, że to jest około 1 000 000 mieszkań, więc no powiedzmy, że teraz pewnie troszeczkę ten niedobór został zaspokojony, ale powiedzmy pod 1 000 000 mieszkań jest wciąż brakuje. Wydaje mi się, że tak długo jak żyjemy w takich warunkach rynkowych, tak długo no ciężko o znaczny potencjał do spadku cen nieruchomości. Ale mamy społeczeństwo starzejące się. Mamy teraz niż demograficzny, czyli więcej ludzi umiera niż się rodzi, co nie? Nie ma kto pracować. Więc jakby coraz więcej mieszkań będzie tych starych opustoszałych, bo więcej ludzi umiera, co niż się rodzi. Młodzi ludzie nie chcą żyć w starych rzeczach. Więc, a słyszałeś o takim dom za złotówkę we Włoszech? Tak. No tak, to tak. Ja wiesz, ja nie będę takim pesymistą, nie będę mówić, że kupisz sobie dom za złotówkę w Polsce, ale o połowę spadną. No może tak być. Wiem, że takie były różne, widziałem nagłówki prasowe. Ale ja tam sam nawet kiedyś chciałem kupić ten dom za złotówkę. Mówię, kurde, dom za złotówkę we Włoszech, co nie? Chyba 10 lat temu coś takiego było. I zgłosiłem się tam, napisałem do nich, oni wysłali mi żółty, tutaj, tego. Tylko tam były takie wymogi, że musisz 30 tysięcy euro włożyć w modernizację tego. No i pewnie mieszkać. Bo to jest bezwartościowe, bo tego nikt nie chce tego kupić. I musisz tam mieszkać, nie możesz tego sprzedać i tak dalej. No to, więc czy patrząc tak logicznie to, co się dzieje, to nie widzisz tutaj dużo jakby takich podobieństw? W tej sytuacji, ja mówię takich starych domach, bo to jest, wiesz, to jest w jakichś wioskach we Włoszech, bo nie, że masz kurde, nie wiem, w Mediolanie, czy tam w jakichś innych kurde dużych miastach, tylko w takich typowych wioskach, ja patrzę, dom za złotówkę i ja mogłem go kupić. Jasne, no też mi się nie kupiłem, bo nie miałem 30 tysięcy euro. Też mi się wydaje, że w tych takich czyli mieszkanie za złotówkę w Polsce, promocja. No właśnie, dom za złotówkę w Polsce. Właśnie prędzej bym tutaj powiedział, że dom może nie za złotówkę, ale rzeczywiście jest tak, że ten rynek nieruchomości w tych mniejszych miejscowościach, no to on jest... Dobra, za tysiaka. Na podatki, gorszy, żeby było. Tak, znacznie gorszy i może to powodować to, że chcąc sprzedać jakąś nieruchomość w przysłowiowej dziurze, no to trzeba będzie zejść z tą ceną znacznie. Czyli słuchajcie, dla tych, którzy sobie nie kupią mieszkania, to jest chyba dobry plus, bo jak poczekacie ileś tam x lat, nie wiem ile, bo nie chcę tu jakby wróżyć z fusów, ale będą domy za złotówkę. Opinia więc tam jest nadzieja. Opinia Michała,
życzę tym osobom, które na to czekają, żeby się ziściła. Domy, które tam będzie znowu chciał mieszkać, co nie? Tak, no nie będą wtedy potrzebne kredyty, no. Nie będą potrzebne kredyty, czyli tak. Złotówkę wychodzisz tam, wiesz, tak. A no to kieszonkowe tam, to jak wiesz, masz dzieci, trójkę, masz tam coś, tej skarbonce dają, rozbijemy. Nie, no to ja mam, no mam 10 zł, to kup mi 10 nieruchomości, co nie? No tak, tak, tak. Ale powiem ci tak, że no chyba tym takim, no bardzo, nie wiem, czy tragikomicznym, czy takim trochę, ja bym jakby chyba na tym kończył, bo chyba wyczerpaliśmy temat, co nie? Wiesz co, myślę, że tak, podejrzewam, że w przeciągu najbliższych miesięcy będą się pojawiać kolejne informacje, bardziej precyzyjne, które będą w jakiś sposób starały się regulować te założenia programu Kredyt na Start. I myślę, że będzie jeszcze wiele ciekawych informacji do przekazania, więc może będzie okazja do tego, żeby się spotkać i zaktualizować. Jak już będzie konkret, będziemy wiedzieć co, kiedy i w jakiej formie ma wejść. Bo na razie są to pewnego rodzaju założenia, więc te informacje, które tutaj przekazujemy, mogą się szybko zaktualizować. Mhm. To słuchajcie, jak chcecie kupić mieszkanie, nie czekajcie na te programy, bo moim zdaniem to jest takie pośrednia oszczędność. Mhm. Długoterminowo, wydaje mi się, jak macie teraz możliwości, to kupujcie to mieszkanie. Mhm. To jest taka moja opinia. Znaczy kupujcie, no sami podejmujcie decyzję, ale jakby wyrażam swoją opinię, bo ja bym nie czekał. A jakbyście chcieli kredyt, no to kurde, ty Łukasz chyba coś tam ogarniasz, co nie? No tak. Znaczy ogarnia, bo mi tyle kredytów, co ogarnął, to... Na tym polega nasza działalność. Nie chcę robić za dużo marketingu, co nie? Ale jakbyście chcieli, to się zgłaszajcie. Łukasz pomoże. Więc ja też dam jakby opis, tak, link do strony i tak dalej, do ciebie. Jak macie jakieś pytania odnośnie kredytów, jak się z nami nie zgadzacie, jak się nie zgadzacie, no to piszcie w komentarzach, co myślicie w ogóle na temat tej sytuacji, jakie są wasze prognozy. No i tyle, no i później będziemy mogli za parę lat, czy tam nawet za rok znowu się spotkać, zweryfikować, czy ceny poszły o połowę w dół, czy połowę w górę. Tak, tak. No zapraszamy do kontaktu. Michał zostawi kontakt pewnie do nas, tak. Biuro kredytowe. No i subskrybujcie, bo kurde, znowu zaczynamy teraz dużo nagrywać. Tutaj będzie taki dzwoneczek, możecie w niego kliknąć. No i tyle. No i dzięki Łukasz. No i cześć. Widzimy się następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.